Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Cześć. Faustyna Brunka. Krystian Zaborski. Witamy was w kolejnym już 8 odcinku naszego programu Westerplatte Młodych. Dziś mamy dla was niespodziankę. Nasza ekipa prezenterów się powiększa. Ladies and gentlemen. Signore e signori. Damen und Herren. Albo może po prostu panie i panowie, przed wami Kinga Radkiewicz. I Mateusz Piendel. Cześć. Cześć. To właśnie nasza druga para, która na zmianę razem z nami będzie prowadziła program Westerplatte Młodych. To wasz pierwszy program, jak nastawienie? Jak się czujecie? Delikatny stresik jest, trzeba przyznać. Tak, stres jest, ale pozytywnie. Mamy nadzieję, że damy radę. To będzie stres motywujący. My wam oddajemy stery i powodzenia. Dzięki. Wielkie dzięki za wprowadzenie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na jedno z bardzo ważnych pytań, które trapi każdego z nas. Być czy może mieć? Z pozoru pytanie banalne, ale czy potraficie sobie na nie odpowiedzieć? Czy człowiek określa siebie przez to, co posiada, czy przez to, kim jest? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na wszystkie te pytania, a tymczasem zachęcamy was do komentowania i opiniowania na Facebooku, gdzie czeka już na was Dawid Helsner. Nasze dzisiejsze pytanie, które umieściliśmy na Facebooku, brzmi: co to znaczy być kimś w życiu? Czekamy na wasze komentarze. Zachęcamy was także do wysyłania SMS-ów pod numer 536 60 99 00. Myślę, że z pozoru temat nie jest łatwy, chociaż wydaje się banalny. Dlatego zobaczmy teraz felieton, który wprowadzi nas w temat odcinka. Przygotowali go Michał Matuszak, Witek Ludwik i Szymon Ambroziak. Tradycja grecka przekazuje nam podanie o królu Midasie. Gdy uratował życie pewnemu Sylenowi, ten obiecał spełnić jego jedno życzenie. Zachłanny król zechciał, aby wszystko, czego się dotknie, zamieniało się w złoto. O, polskiemu Ministerstwu Finansów przydałby się taki minister Midas. Niemniej naszego bohatera historia oceniła bardzo surowo. Legendarny Midas zamiast orkiestry na dworze miał własne kiszki grające żałobnego marsza, bowiem nawet wiktuały kuchmistrza i podczaszego zamieniały się w złoty kruszec. No cóż, zachłanność króla nie pozwoliła mu jeść nawet szczawiu. Tymczasem historia polskiej kultury niesie niezliczone przykłady wielkoduszności i ofiary z siebie samego dla wspólnego dobra. Dość wspomnieć bezcenne Wota Jasnogórskie. Monarchowie zostawiali drogocenne regalia, mieszczanie wytworne sukna, kunsztowne rękodzieła, a kalece drewniane kule swój jedyny majątek. Ten las rzeczy składa się na bezcenny depozyt narodu polskiego dla dobra ojczyzny. Ile dzwonów przelano na armaty kruszące wrogów, wiedzą tylko ci świętej pamięci proboszczowie, którzy rozdzierali szaty przy pustych dzwonnicach. A jednak ofiary z samych siebie, ponoszone dla większego, zbiorowego dobra, przydały nam, Polakom, rys szczególnej szlachetności. I mógł po latach powiedzieć o nas poeta, że płaszcz na naszym duchu jest niewyżebrany, lecz świetnościami dawnych swoich przodków świetny. Oba przykłady pouczają, że nadmierna zachłanność jest ślepą uliczką. Przecież nie weźmiemy ze sobą złotych sztabek do grobu, no chyba, że jesteśmy egipskimi faraonami. Jak bardzo szlachetnymi czyni nas zrzucenie więzów bogactwa. Pełny trzos ciąży ku ziemi, z lżejszym łatwiej podskoczyć do nieba. Dziękujemy Michałowi, Witkowi i Szymonowi za przygotowanie tego felietonu. A w strefie młodych jest już z nami ekipa z Ruchu Czystych Serc. Ewelina Sołtyk, Maria Sołtyk, Ewelina Marciniak, Marek Dąbrowski, Piotrek Gryczka i prowadząca dyskusję Małgosia Sołtyk. Skąd do nas przyjechaliście? No przyjechaliśmy tak naprawdę z Warszawy, bo jesteśmy z różnych miejscowości w Polsce, ale wszyscy teraz jesteśmy razem w Ruchu Czystych Serc w Warszawie, studiujemy, pracujemy, więc tak przyjechaliśmy i cieszymy się, że możemy być teraz tutaj wszyscy razem, bo właśnie tworzymy razem w Warszawie wspólnotę i no myślę, że chcieliśmy tak ten temat być czy mieć, prawda, poruszyć. Naszym tematem jest właśnie być czy mieć, więc Małgosiu, prosimy. Dziękuję bardzo. No właśnie tak, to jest takie pytanie, czy młody człowiek w ogóle, nasi
znajomi, czy sobie zadają pytanie, prawda, czy być, czy mieć, bo co można powiedzieć, no być. Każdy z nas się pojawił już na świecie, prawda, początek naszego życia jest jakoś poza naszą wolą, poza naszą decyzją, prawda, to jest już jakby, jesteśmy na świecie już po prostu. No i mieć to też co, no mam rodzinę, mam znajomych, mam mieszkanie, tak, czy wynajmuję, czy nie wiem, jakieś książki, mam różne rzeczy i też, nie wiem, zdobywam wykształcenie, pracę, żeby mieć różne rzeczy. Mhm. Więc pierwsze takie pytanie, czy te kwestie w ogóle są takie, no, zastanawiamy się nad nimi. No i drugie też sformułowanie może tego tematu, że być czy mieć, czyli taka, no, stawianie naprzeciw siebie, prawda, tego, czy to jest tak, że to może jakoś razem istnieć, czy to jest taka kwestia, to być i mieć się jakoś wyklucza, nie? Właśnie. To takie no pytanie. Właśnie, myślę, że to jest właśnie pytanie o priorytety, prawda? Nie tak, że radykalnie tylko być albo tylko mieć, tylko właśnie o priorytety, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, tak mi się wydaje osobiście. Właśnie, czy ja używam tych dóbr dla swojego dobra, żeby bardziej być, prawda? Czy odwrotnie, tak? Czy one coś ze mną złego robią, na przykład, w ten sposób, który... Dokładnie, bo jakby samo posiadanie czegokolwiek nie jest złe, tak? Pytanie, jak to wykorzystujemy. Na przykład, nie wiem, jeśli Pan Bóg daje człowiekowi jakiś talent i tak mu się życie układa, że może go rozwijać przez to coś więcej posiadać, no to nie jest to niczym złym, tak? Pytanie, jakie do tego ma nastawienie, tak? Mhm. Czy używa tego dobrze, czy używa tak, że go to w jakiś sposób niszczy. Tak, czyli okay. To jest po prostu kwestia znalezienia jakiejś tam jakiejś równowagi w życiu, prawda? Że to nie jest, nie są rzeczy, które jakoś ze sobą tak totalnie kolidują. Tak, nie? Tylko po prostu jakoś trzeba równowagę, złoty środek, prawda? Mhm. Dokładnie. Ważne jest właśnie, żeby do tego podchodzić świadomie, dlatego że posiadanie dóbr tu na ziemi, no też jest dobre, prawda? Mhm. Bo możemy się utrzymać, możemy utrzymać naszą rodzinę. Tylko że właśnie jeśli ktoś jakby no nieświadomie je coraz bardziej gromadzi, to może wpaść właśnie w taką jakby ślepą uliczkę, tak? Czyli no, że jakby zaczyna żyć po prostu dla tych dóbr. Tak. No, czyli nad tym będziemy tak się właśnie zastanawiać. Dziękujemy Wam tymczasem za tą interesującą wypowiedź. A teraz zapraszamy Was wszystkich, moi drodzy, na sondę, którą przygotowali nasi koledzy. A temat tej sondy to jest, co to znaczy być kimś w życiu. Zachowywać się i mówić uczciwie, czynić dobro i mieć odwagę chyba codziennie spojrzeć sobie w to przysłowiowe lustro. Osiągnąć coś, dążyć do czegoś, realizować własne cele, własne marzenia. Uważam, że to oznacza, jeżeli mamy jakąś wybraną drogę, jeżeli wiemy, do czego dążymy i co chcemy w przyszłości robić. Być zadowolonym samym z siebie. Chyba znaczy, że ma się tam jakieś swoje ideały. Jesteśmy kimś w życiu, kiedy właśnie realizujemy swoje pasje i no, pomagamy innym. Żyć zgodnie ze swoimi wartościami, zasadami, robić to, co się lubi, to, co się kocha. Myślę, że chyba to jest najważniejsze. Źródłem szczęścia jest spokój. Szczęściem jest radość, szczęście moich dzieci. To jest moje szczęście. Myślę, że to jest zależne od wieku i od podejścia do życia. Dla mnie źródłem spełnienia i czymś najważniejszym w moim życiu jest rodzina. Każdy powinien znaleźć jakiś taki swój element w życiu, który będzie jakoś go realizował i w ten sposób szukał będzie szczęścia. Myślę, że właśnie spełnianie tych swoich celów życiowych. Myślę, że dla mnie bardziej to, żeby mieć kogoś przy sobie, przyjaciół, miłość. Każdy inaczej to interpretuje i każdy uważa inaczej, ponieważ każdy ma inne marzenia, które to jego szczęście właśnie powodują. To była sonda, której zadaliśmy pytanie, co to znaczy być w kimś w życiu? Małgosiu. No właśnie, to jest takie pytanie zasadnicze w sumie dla nas, dla każdego z nas, prawda? Ale właśnie to były fajne bardzo odpowiedzi, prawda? Bo realizacja siebie, czyli takie, no, te odpowiedzi też nawiązywały do takich, no, głębszych rzeczy w życiu, prawda? Różnych. Ale skąd w ogóle... Skąd jest ten problem, że czasami właśnie jest to zachwianie, tak, tego być i mieć, że czasem ktoś może się poczuć zagubiony, tak, że nagle dla niego właśnie to, jeżeli ma dużo, to jest jego sens życia, tak? Właśnie, że niektórzy błędnie pojmują to, że być kimś, czyli że jestem kimś, że jestem ważną osobą, to znaczy, że
jakby określam je to, co posiadam, nie? Jeśli chcę coś znaczyć jakby no, przed samą sobą i przed innymi ludźmi, to znaczy, że muszę się dorobić w życiu, że muszę się ustawić, że muszę, prawda, osiągnąć sukces. Natomiast właśnie tu chodzi o to, że... Tak, tak. Jest dużo fajnych ubrań, kosmetyków, dziewczyn. Dokładnie, tak. Czyli jakby osiągnąć po prostu te wszystkie swoje cele, czyli właśnie mieć to, co się zaplanowało. A tu chodzi o to, że to, kim jestem, mnie określa właśnie przez to, że jestem osobą stworzoną przez Pana Boga, kochaną. To jest... Oprócz duszy, tak, którą stworzył Pan Bóg, mamy ciało, tak, którym zaspokajamy swoje potrzeby cielesne, no ale nie zapominajmy o duchowych. Dokładnie. Kiedyś słyszałem taką wypowiedź chyba duchownego, który powiedział, że człowiek jest stworzony z taką wielką dziurą. I tą dziurę może właściwie nieskończona, czyli właśnie myślę, można to interpretować jako duszę na przykład, nie? Że tylko, ponieważ Pan Bóg ją stworzył i nas w ogóle, więc tylko On może ją zapełnić, a człowiek czasami próbuje tam wrzucać różne rzeczy, i tak naprawdę wrzuca, ale on gdzieś tam w tą przestrzeń nieskończoną wpadają. I stąd może to zagubienie, prawda? One jakoś łudzą takie błyskotki świata, ale tak naprawdę... Spokojne serce nasze, dopóki nie znajdzie Pana Boga, prawda? Dokładnie. To można jeszcze wtrącić Tomasza Kempisa, który pisze, że jeśli człowiek zaczyna pożądać jakieś rzeczy w sposób nieumiarkowany, no jakby nigdy, nawet jeśli nigdy nie osiągnie spokoju, a nawet jeśli te rzeczy zdobędzie, to za chwilę rodzą się jakieś następne potrzeby. I to jest jakby nie do zaspokojenia, tak? A człowiek, który bardziej stara się żyć duchowo, odnajduje spokój, czy to w modlitwie, czy w relacji z Panem Bogiem. Myślę, że jest to ważne. Na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć jeszcze rok temu, kiedy no, byłam szczęśliwym człowiekiem. Mogłam, jeśli ktoś by mi zadał, czy jestem szczęśliwa z tego, co mam, powiedziałabym, że tak, ale nie do końca. Teraz, kiedy ostatnio mi koleżanka zadała pytanie, czy jestem szczęśliwa, w pełni mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, bo te moje potrzeby duchowe się wypełniają i to nie są tylko moje potrzeby duchowe, ale potrzeby duchowe innych i mogę pomagać, mam czas na wszystko. To jest zupełnie tak, że rok temu nie miałam na nic czasu zupełnie, bo dążyłam do swojego celu, miałam swój cel wyznaczony. A teraz mam oprócz celu, którego idę i wypełniam krok za krokiem, to pomagam innym. I to jest wspaniałe, że nie samo to dążenie do celu mnie wypełnia, ale to, że pomagam innym, to jest po prostu najlepsze, co może mi się trafić w życiu. Pięknie. Właśnie. Chociaż to też nie wyklucza, że nie wiem, jakieś swoje potrzeby też masz, prawda? No, że już nie tak, to, tak, że tak. Zapominam o sobie, już nie muszę jeść, nie muszę się umierać. Nie, i to jest takie, wtedy taka harmonia. Ale powiem szczerze, prawda? Że jeśli mniej się o tym myśli, bo kiedyś byłam ukierunkowana bardzo na to, żeby zdobywać, żeby mieć w co ubrać się, umalować, tak, kosmetyki, a teraz nie zwracam na to uwagi, a i tak to mam, i tak to mam. To jest w ogóle wspaniałe. I też, bo myślę, że też Ewelina ma na myśli też Ruch Czystych Serc nasz, nie? Prawda? Ja też odkąd do niego wstąpiłem, już parę ładnych lat temu, to zauważyłem, że na przykład on jest w ogóle, nasz ruch ma taki charyzmat, tak, że dużo jeździmy i jakby ewangelizujemy. I to, że ja też ewangelizuję, daje coś z siebie, prawda? Mówię właśnie tym, co mam duchowego, to, co dostaję od ruchu, to mam wrażenie, że czasami to mnie bardziej ubogaca niż tą młodzież, która nas słucha, prawda? Też pewnie w jakimś stopniu ich, mam nadzieję, tak? Tak. Natomiast to jest niesamowite, tak, ja że daję, a otrzymuję tak. Pewnie więcej niż daję. Że przekraczając jakoś swój, nie wiem, czasami lęk przed tym, jak ludzie zareagują, czy dam radę, czy się nadaje do mówienia o Panu Bogu, no bo kim ja jestem, tak, żeby mówić o Panu Bogu, że to jakoś nas powiększa, prawda? Jakby nasza dusza się poszerza, no to też jest, myślę, że to jest dosyć powszechne u nas w ruchu doświadczenie, takie bardzo miłe, tak, że właśnie dając od siebie otrzymujemy więcej. Tak, bo no właśnie Jan Paweł II nauczał, że bardziej być niż mieć i że to właśnie to mieć jest dane nam po to, żeby bardziej być też. Czyli wydaje mi się, że to musi polegać na tym, że to, co ja zdobywam i to, co ja mam, traktuję jakby jako taki dar dla mnie i dar, który muszę przekazać dalej, znaczy, że muszę się dzielić i to jest, tak, mi się wydaje, czyli mamy też po taki, to, żeby... takie, dokładnie, że jeśli coś mam, to jakby nie zachowuję tego tylko i wyłącznie dla siebie, czyli jakby swojego egoizmu, tak, prawda, nie buduję, tylko właśnie
z takim nastawieniem, że to ma służyć i mi, i też przede wszystkim właśnie służyć dla innych, czyli ma być dalej. Widzę, że dyskusja trwa, w najlepsze mózgi parują i o to chodzi. A my przerwijmy i zobaczmy, co na te pytanie odpowiadają internauci. Internauci odpowiadają bardzo mocno, że tak powiem. Pytanie na dziś, które zamieściliśmy na Facebooku, brzmi: co to znaczy być kimś w życiu? Komentuje Marta. Być kimś to po prostu być sobą. Nie udawać nikogo innego. Stanąć w prawdzie z samym sobą. Dopiero wtedy możemy być szczerzy wobec innych. Nie możemy robić czegoś wbrew sobie. Każdy z nas jest wyjątkowy. Być sobą to trudne zadanie, ale tylko wtedy osiągniemy szczęście i staniemy się tym prawdziwym ja. Komentuje także Maria, być kimś to być przede wszystkim człowiekiem, a najważniejsze jest być niezwykłym dla samego siebie. Komentarz Mateusza, być kimś znaczy być człowiekiem, pomagać, mieć sumienie i cieszyć się z tego, co się ma, a to nie mała sztuka. Dzięki za te komentarze, ale czekamy na więcej. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, co to znaczy być kimś w życiu? My również dziękujemy za te wszystkie komentarze, a teraz zapraszamy na świadectwo Igi i Konrada Grzybowskich z Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Jesteśmy młodym, szczęśliwym małżeństwem. Ja mam na imię Konrad, to jest moja żona Iga. Chcieliśmy wam trochę opowiedzieć na temat naszej relacji z Panem Bogiem. W naszej relacji bardzo ważne było, żeby być dla siebie, to znaczy nie być egoistą, czyli nastawionym na przyjemność, na to, że chcę, żeby mi było dobrze, tylko bycie dla drugiej osoby i też dla tego Bożego planu. Myślę, że Pan Bóg zna pragnienia naszego serca i wie tak naprawdę, co jest dla każdego człowieka potrzebne do zbawienia. I możemy szukać Go w różnych przyjemnościach. Ale jeżeli nie wypełnimy tej pustki, tej przestrzeni, która jest skierowana tylko dla Jezusa, całe życie będziemy jakby chodzić i szukać czegoś, co nie daje nam szczęścia. Świat nam pokazuje, że prawdziwe szczęście będzie dopiero wtedy, kiedy będziemy właśnie nastawieni na siebie, na swój rozwój, na to, co jesteśmy ja. Tylko ciągle właśnie takie ja. A właśnie czystość uczyła nas otwartości na drugiego człowieka. Bo jakby każdy człowiek chce być szczęśliwy, poszukuje tego szczęścia, a to Pan Bóg jest tym prawdziwym szczęściem, tą prawdziwą miłością. I właśnie czystość to jest droga do miłości, droga do Pana Boga, która nas uczyła otwartości i miłości. Człowiek będzie szczęśliwy dopiero, kiedy będzie dawał, a nie kiedy będzie brał. I też takie powroty do Pana Boga, czyli takie ciągłe ufanie Mu, że mimo tego, iż jesteśmy jeszcze młodzi, jeszcze cały czas studiujemy, zaczynamy naszą pierwszą pracę, zdecydowaliśmy się na małżeństwo, żeby wejść z taką odważnym sercem, zaufaniem, że jeśli to jest Boży plan na nasze życie, to Pan Bóg pomoże go wypełnić. Widzimy, że jeżeli idziemy po swojemu i chcemy swoje życie układać po swojemu, to najczęściej się tylko powywracamy i poranimy swoje serce, a że jeżeli wstaniemy w prawdzie ze sobą, czyli z tym, jaki jestem, jaka jestem, jacy jesteśmy, ze swoimi słabościami, to Bóg będzie to umacniał. Jeśli chodzi o nasze powroty do domu Ojca, myślę, że też mogę powiedzieć też trochę ze swojego doświadczenia, że często pojawia się takie myślenie, że coś zrobię po swojemu, że ja się dorobię. Świat mówi właśnie, teraz postawić właśnie najpierw kariera, później dopiero gdzieś rodzina. I ludzie zamykają się w takiej pętli, właśnie kariera, pieniądze, praca, dom, kredyt. I później całkowicie zapominają o małżeństwie, jest gdzieś spychane na dalszy plan. A my właśnie postanowiliśmy, że to właśnie na małżeństwie będziemy budować, że to jest dla nas najważniejsze. Właśnie chcemy powrócić do domu Ojca, do sakramentu, do bliskości i gdzieś dopiero wtedy, kiedy będziemy razem, dopiero razem będziemy budować na nasz dom, będziemy, tak mówić po ludzku, dorabiać się, a będziemy wtedy we dwoje i Panu będzie nam towarzyszył. Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że kiedy najbardziej stawiam na Pana Boga, wtedy Pan Bóg najbardziej nam błogosławi. Nigdy nam nie brakuje pieniędzy, Pan Bóg ciągle nas zaskakuje. Na przykład właśnie 25 marca z Zwiastowaniem Trzeciej Marii Panny dowiedzieliśmy się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. Taki niesamowity znak od Pana Boga, że się nami opiekuje. A to właśnie trzeba wybrać go. Pan Bóg nigdy nas nie zostawi, kiedy będziemy Mu ufać. Mi się wydaje, że często ludzie żyją po to, żeby pracować. Wstaję rano, idę do pracy, nie mogę sobie pozwolić na dzieci. Spotykamy się z tym, że dziecko to jest kredyt, muszę go spłacić. Jeżeli zaufa się Panu Bogu, to On w tym wszystkim też błogosławi i się opiekuje. Żyjemy po to, żeby jakoś tam wypełnić Jego wolę. I pracujemy po to, żeby lepiej nam się żyło, a nie po to, żeby praca zapełniała całe nasze życie. I tak jak idąc za słowami Jana Pawła II, który wypowiedział, mówiąc do młodych o Westerplatte, że każdy
w życiu ma swoje Westerplatte, wymiar takich założeń, takich wartości, o które nie można nie walczyć, nie można zdezerterować. I my z mężem odkryliśmy, że tymi wartościami jest wartość życia w czystości, mówienia o niej, czystości przedmałżeńskiej, ale też i małżeńskiej. Bardzo mocno walczymy z antykoncepcją w Polsce, z metodami, które nie wpływają pozytywnie na życie młodych małżeństw, z metodami in vitro. Myślę, że jasno trzeba sobie o tym mówić, że my jako katolicy musimy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi Boga. Najwyższego Ojca, który może zrobić wszystko. I nie możemy się bać. My nie możemy być ludźmi, którzy boją się odezwać. My wręcz musimy mówić i pokazywać. Myślę, że papież był dla wielu z nas niesamowitym wzorem do naśladowania, autorytetem. I też warto powracać do jego słów o tym Westerplatte. I życzymy każdemu młodemu małżeństwu i każdej młodej osobie, która dziś może nas ogląda, żeby znalazła w swoim życiu takie swoje Westerplatte. Te wartości, o które będzie walczyć na co dzień i też w swoim małżeństwie, o których nie zapomni, z których nie zdezerteruje. To był fragment świadectwa Ingi i Konrada Grzybowskich z Ruchu Czystych Serc Małżeństw, a cały fragment możecie obejrzeć już jutro o 15.30, oczywiście w telewizji Trwam. A my teraz zaglądamy do strefy młodych. Gosiu, oddajemy wam stery. Dzięki. No właśnie tutaj Iga i Konrad pięknie mówili o tej relacji z Panem Bogiem i mi się wydaje, że teraz właśnie by było dobrze o tym powiedzieć, tak? Bo człowiek w ogóle jest osobą w relacji, prawda? Jest, jakby zawsze jest w relacji z inną osobą i jeżeli chodzi o to jego być, żeby wiedział, kim jest, to chyba najpierw musi się zorientować, jaka jest ta jego relacja właśnie z Bogiem, prawda? I nie wiem, tutaj no w RCS-ie mnie też, prawda, to odkrywamy. Mhm. Tak, że na początku modlitwy zawierzenia, takiej modlitwy, którą odmawia jakby każdy członek Ruchu Czystych Serc, jest właśnie to podziękowanie za to, że Pan Bóg nas kocha. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że nas ukochałeś miłością bez granic. Mhm. Czyli właśnie to, żeby się poczuć wartościową osobą, żeby się poczuć prawda, osobą, która jest chciana, która jest kochana i to wtedy jakby nas umacnia już na tej pozycji. Że być. Życie ma sens, tak, bo, tak, że już samo istnienie, prawda? Jestem kochana. Modlitwa jest po to, żeby uświadomić nam, że jesteśmy kochani, że jest ta miłość bezgraniczna, a dużo osób jest nieświadomych i problem wynika, właśnie problem być czy mieć, wynika z tego, że jesteśmy nieświadomi tej miłości, tej Bożej miłości. Tak, że pragnąc jakiegoś takiego spokoju serca, tak, że tutaj imprezy, znajomi, jakieś używki, no, w różne rzeczy ludzie wchodzą i każdy też jakoś no, w życiu się spotyka z różnymi trudnościami, prawda, i z, nie wiem, z grzechem, tak, najłatwiej po prostu po pierwsze w grzechu jakoś się uzależnić od grzechu, ale w ogóle zobaczcie, że w ogóle jakie było imię Pana Boga, jak jeszcze Mojżesz, prawda, to w Starym Testamencie jest, jak pytał go, jakie jest Twoje imię, to mówi, jestem, który jestem, czyli właśnie to być, prawda, że Pan Bóg jest osobą, Jego imię jest jestem, tak, i to jest, my jesteśmy obrazem Pana Boga, więc. Ja od jakiegoś czasu jestem zafascynowany tą historią biblijną Józefa Egipskiego i odkąd ją tak zgłębiłem, no, na pewno widzowie ją znają, tak? Jest to człowiek, który musiał przejść przez różne perypetie, ten, co został sprzedany przez braci do Egiptu, tak? Później został niesłusznie oskarżony o gwałt, później został ostatecznie zarządcą Egiptu, tak? W każdym razie chodzi mi o to, że ten człowiek, mimo tych zewnętrznych kryzysów, potrafił jakby wykorzystać je jako ćwiczenia duchowe, prawda? I wykorzystywał właśnie, dając siebie tym, co miał, swoimi talentami. Umiał zarządzać właśnie i miał talent tłumaczenia snów. I to jest dla mnie niesamowite, jak on wychodził z każdej opresji właśnie w ten sposób, że skupiał się na relacji do Pana Boga, pytał Go, tak? Wykorzystywał to, co ma, swoje talenty. I dzięki temu potrafił to wszystko obrócić na swoją korzyść tak naprawdę. Zarządzał tymi więźniami, kiedy w nim siedział. Po prostu to jest niesamowite. Polecam wszystkim. No, ale ty właśnie tutaj poruszyłeś temat talentów, prawda? Że to też jest coś, bo wcześniej mówiliśmy o dawaniu z siebie, no ale co, możemy dawać swój czas, swoją obecność, prawda? To jest jakby, ale jeszcze więcej, prawda? Mamy talenty, każdy z nas dostaje jakieś swoje indywidualne zdolności
I tutaj... Czyli mieć. Tak, to i ja musimy je dawać dalej. Tak, taki jestem. Na przykład, nie wiem, dobrze przemawiam, tak, czy potrafię jakoś... Śpiewam, tak, czy prowadzę, potrafię jakoś przewodzić grupie ludzi, to tym się dzielę, prawda? I każdy z nas jakoś ma w sumie obowiązek, te talenty. Obowiązek, ale i radość z tego wypełnia. Tak, że nie wiem, no Marysia na przykład projektuje ogrody, tam sadzi roślinki i przyjemność sprawia innym. Ja na przykład leczę zęby i też mi jest przyjemnie, że ktoś wychodzi z uśmiechem, tak? Dokładnie. To jest realizacja siebie. Tak, tak. Ja myślę, że też czasami jest to taka kwestia przełamania siebie, bo ktoś może mieć jakiś talent, ale jest, nie wiem, wstydliwy, nieśmiały, czasami pyszny. Mówi, no nie będę go tam używał, bo to nie czas, nie miejsce, jest ktoś lepszy, nie? A czasami trzeba się trochę odważyć, nie wiem, przeczytać czytanie w kościele, czy zaśpiewać psalm z takich prostych rzeczy, nie? Ja słyszałam taki tekst, dosyć taki mocny mi się wydaje, że Bóg nie zawsze wybiera najlepszych, ale się posługuje po prostu każdym, prawda, kto może. No ale właśnie, bo tu mówiliśmy o relacji z Panem Bogiem, a jeszcze druga relacja to jest właśnie z drugim człowiekiem, prawda, i też w tej relacji z inną osobą też poznajemy siebie i rozwijamy siebie. I zobaczcie, można na przykład tak... mówić, że na przykład z takim nastawieniem też, że ja na przykład mam męża, mam dzieci, mam przyjaciół i prawda? I czy to rzeczywiście to, że ja mam te osoby, to one są dla mnie? Czy to odzwierciedla rzeczywiście moje pełne podejście do tych relacji? Czy to jest tak, że ja jestem żoną? Czyli co, jak ja się poświęcam. Tak, jak ja daję się dla życia rodzinnego, że ja jestem matką, to też, że ja wszystko oddaję dla tych dzieci, prawda? Służę im. I tak samo też jest z przyjaciółmi, prawda? Że jak wy to też może doświadczacie w swoim życiu tego, prawda? Bo to też jest czasem takie zmaganie, że to nie jest jak raz sobie postanowię, że jestem dla innych, prawda? Tylko to czasem są różne kryzysy i każdy... Dokładnie, myślę, że trzeba dobrze rozeznawać, czy jeśli poświęcę komuś czas, to faktycznie nie zaniedbam siebie. Jeśli nie zaniedbam, a mogę się wykazać i komuś coś pomóc, należy to zrobić, nie? Wtedy jakby się rozwijam, tak? I widzę jakieś tego dobre owoce zazwyczaj. Nie, no ja z doświadczenia widzę, że zawsze czas poświęcony drugiemu człowiekowi, on zawsze owocuje, że to jest tak, że właśnie są często te myśli, że ojej, dzisiaj nie mam czasu tam powiedzmy komuś pomóc albo nie wiem, no nawet na to spotkanie z Panem Bogiem, prawda, na to, żeby pójść do kościoła się pomodlić, że na to nie mam czasu. Tak nam się wydaje, natomiast jeśli sobie jednak ten czas wygospodarujemy na pomoc drugiej osobie, nawet taki, który niektórzy uważają, że on jest zmarnowany, bo na przykład, nie wiem, pomogę staruszce, nieść posiedzę zakupy, albo posiedzę z nią, to jest takie, no, dla dzisiejszego świata to jest zupełnie coś bez sensu. Natomiast tak naprawdę to on potem bardzo, jakby to rozwija mnie, właśnie rozwija to być, dlatego że, no, po prostu naszym powołaniem jest powołanie do miłości, właśnie, a miłość to jest jakby dar z siebie, dokładnie, prawda? Czyli musimy dawać siebie innym. Jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że bardziej być, to też być bardziej sobą, czyli... To też to padało na Facebooku, w sądzie. Tak, właśnie, to jest też, powiązałbym to z naszym ruchem czystych serc i właśnie ze cnotą czystości, że to się wszystko wiąże, tak jak złoto, im mniej w nim domieszek zanieczyszczeń, tym bardziej jest złotem właściwie, nie? I tak samo my, im bardziej mamy czyste serce, tym bardziej jesteśmy sobą, tym bardziej jesteśmy po prostu. I jakby mamy świadomość swojej tożsamości, prawda? I to jest niesamowite. No dla mnie to określenie właśnie siebie, i to wzrastanie w tym być, to jest zadawanie sobie właśnie takich pytań. Dlaczego jestem? Dla kogo jestem? Czyli takie właśnie stawanie w prawdzie, w jakiej ja sytuacji jestem teraz życiowej, no nie? I w ogóle po co jestem? I to jakby daje mi taką wolność i moc, prawda? Czyli że nie, ja nie potrzebuję jakichś właśnie masek nakładać, jakichś rzeczy zdobywać, które spowodują, że no po prostu taka inscenizacja narasta dookoła mnie, nie? Tylko po prostu nie potrzebuję tego, dlatego że wiem,
w danej sytuacji, po co ja się tutaj znalazłem, prawda? No poza tym, jak gromadzimy wasze bliskie nam osoby, jakby te relacje międzyludzkie zostają na wieczność tak naprawdę, tak? Bo wszyscy potem trafimy do nieba kiedyś i ci ludzie będą. A jeżeli gromadzimy sobie jakieś, nie wiem, pieniądze czy dom, no to przecież to nie wszystko jest na teraz, tak? To jakby możemy z tego korzystać, ale to nie jest sens. Generalnie pytanie jest takie bardzo wyniosłe, być czy mieć, ale tak idąc w takie rzeczy codzienne, tak? Każdy z nas się w pewnym momencie zastanawia, tak? Czy nowa rzecz mi jest potrzebna, czy muszę to kupić, czy to faktycznie zaspokoi jakiś tam mój głód posiadania czegoś. Myślę, że każdy człowiek, nie tylko młody, ale młody może szczególnie, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w stanie na przykład oddać rzeczy, na których bardzo mi zależy, innym, nie? Czy byłbym w stanie oddać komuś telefon, go nie używać, nie wiem, oddać. Słuchajcie, coś, ta dyskusja mogłaby trwać w nieskończoność. Macie dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale widzimy również z Kingą, że Dawid się dziś nie nudzi, także przechodzimy teraz do strefy Facebooka. Nie, absolutnie się dzisiaj nie nudzę. Pojawia się wiele komentarzy. Nasze pytanie brzmi, co to znaczy być kimś w życiu? Komentuje Zosia, być kimś to znaczy spełniać swoje marzenia i osiągnąć cele, które sobie postawiliśmy. Komentarz Ani. Być, mimo że jest trudniejsze, to jednak wartościowsze niż mieć, posiadać. Ja osobiście bardziej staram się dbać o swoją duchowość, aniżeli o sprawy materialne. Komentarz Florka. Pozwolę sobie odpowiedzieć parafrazą fragmentu przesłania pana Cogito, które idealnie oddaje to, czym dla mnie jest bycie kimś. Iść wyprostowanym wśród tych, co na kolanach. I przytoczę jeszcze zdanie Kasi, która na nasze pytanie odpowiada, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Jeśli daje z serca, ile może, wtedy właśnie staje się kimś. A teraz teledysk Twoje niebo, miłości, pieśni. Serce bólem płonie, miłości woła, zagubione wśród tysiąca dróg, życie moje rano, która szuka cię. Chociaż nocy ciemność otacza zewsząd, wstaję bez wahania, nie czując lęku, idę wciąż przed siebie, by wreszcie spotkać cię. Gdzie mam ciebie szukać? We mnie ma początek, wszystko za czym tęsknisz w mym sercu jest. Rozbudź miłość swoją i już nie lękaj się. Całe życie me w twoje ręce daję, ofiarując miłość na drzewie krzyża. Przyjdź do tego źródła, by nią nasycić się. Jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą. Albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Zaś największa jest miłość. Już jesteśmy razem, umiłowane. Serca biją razem, umiłowane. Już jesteśmy razem, umiłowane. Nie rozdzieli nas już nic. Już jesteśmy razem, umiłowane. Serca biją razem. You
Znów jesteśmy razem, jak śpiewa zespół Twoje Niebo. Zaglądamy jeszcze raz do Strefy Młodych. Gościu, prosimy Cię o podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Tak, dzięki. No, myślę, że wydaje, że w tej piosence padło to, jakie jest sedno tych naszych rozważań, czyli to, że już jesteśmy razem, czyli ludzie tworzą wspólnotę i że są umiłowani, prawda? Że to, jeżeli stawiamy na pierwszym miejscu być, to nie znaczy, że rezygnujemy na przykład w ogóle z tego, żeby cokolwiek mieć, prawda, z posiadania. Są ludzie, którzy takie mają powołanie, żeby w ubóstwie żyć, ale to jakby to nie jest równoznaczne, tak, że żeby być, to nic nie można mieć. Ale właśnie jakie są wzory ludzi może, które takie najpiękniejsze, którzy najlepiej jakoś tą drogę wybrali między właśnie to bycia, mieć, jak najlepiej zrealizowali w swoim życiu. To, no. Myślę, nie wiem, dla mnie na przykład rotmistrz Pilecki, tak, który jakby całe swoje życie poświęcił dla ojczyzny, mając rodzinę, żonę, dzieci, mimo wszystko poświęcał się dla kraju aż do końca, tak, aż poświęcił swoje życie dla wartości, dla honoru, bo kochał, bo po prostu kochał, nie? Takim pierwszym przykładem i naszą przewodniczką każdego z nas, no to powinna być Matka Boża. I ona właśnie, ona miała swój plan jakiś na życie i mogła go poświęcić w jednej sekundzie, prawda? Czyli, że zawsze musi być ten priorytet właśnie bycia właśnie dla miłości, bycia osobą. Miała marzenie, żeby mieć rodzinę, męża, prawda? Już znaczy, była zaślubiona. No tak, no miała swój plan, jakieś miała wyobrażenie swoje, prawda? Tak, no a Pan Bóg, ponieważ zaufała Panu Bogu, to wynikło coś z tego tysiąc razy, w ogóle nieskończenie wiele razy piękniejszego, prawda? I to jest właśnie, mi się wydaje właśnie, że to jest takie no, podsumowanie najlepsze, żeby właśnie się uciekać do Matki Bożej. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, tak, czy trudno nam wybrać, to po prostu ona nam pomaga, prawda? Pytać o decyzję. Widzę, że powoli dochodzimy do sedna tematu. Zobaczmy jeszcze raz, co u naszych internautów. Dawidzie, jak sytuacja? Sytuacja stabilnie. Co to znaczy być kimś w życiu? Takie pytanie skierowaliśmy dzisiaj do Was. Komentuje Marek. Być kimś to walczyć ze swoimi słabościami i podnosić się z każdego upadku. Radio z kolei. Myślę, że bycie kimś w życiu oznacza rozwijać się z każdym dniem. Bogacić się w wiedzę, doświadczenie, jak i również siłę fizyczną. Poszerzać horyzonty, wybić się, osiągnąć coś w życiu, by pomagać tym, którym w życiu powiodło się trochę gorzej i dawać im szansę na lepsze jutro. Dzięki za Waszą dzisiejszą aktywność. Cały czas jesteśmy z Wami na Facebooku. Możecie lajkować nasz profil, a także zapraszać swoich znajomych. Do zobaczenia. Bo chodzi głównie o to, żeby człowiek był człowiekiem. O to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. Każdy z nas potrzebuje drugiej osoby. Ja, Kinga i zapewne wy wszyscy. Zapamiętajmy jednak słowa Jana Pawła II. Dla człowieka ważniejszym jest być niż mieć. Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą aktywność i zapraszamy już na kolejny odcinek po świętach. Za 2 tygodnie, przypominam, jeszcze jest kanonizacja. W imieniu naszej całej ekipy życzymy Wam zdrowych, spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Żegnamy się z Wami. Cześć. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.